Wiecie, kochani, właśnie zakończyła się oficjalna prezentacja, oficjalny meeting związany z prezentacją spieków kwarcowych, tudzież płyt gresowych Sil Ceramic z kolekcji Lightcare. Za mną jest to prototyp ekspozycji najnowszej kolekcji metali, ponieważ kolekcja metali jest troszeczkę inna niż to, co do tej pory widzieliśmy, czyli na przykład kolekcję Moore, czy kolekcję Wood Stripes, czy kolekcja Beastone. Kolekcja metali jest kolekcją tą najbardziej prestiżową. Jest to kolekcja, której zostało poświęcone naprawdę bardzo dużo czasu po to, żeby opracować metal dokładnie taki sam, jak istnieje w rzeczywistości. I zaprezentować go w wersji płyty ceramicznej, czyli tak jak tutaj mamy spieku kwarcowego. To nie jest łatwe wbrew pozorom. Do tej pory nasza konkurencja firmy Sil Ceramic prezentowała różnego rodzaju płyty, które, ja jestem akurat tutaj w magazynie, to słuchajcie, też wózki widłowe, tutaj wszyscy pracują. Do tej pory nasza konkurencja Sil Ceramic prezentowała efekt metalu, który nie był w wielu przypadkach odporny na działanie normalnych chemikali do czyszczenia tych produktów. Tutaj mamy przykład, gdzie na dole, czyli tutaj mamy płytę z prawdziwą stalową płytę, a tutaj mamy płytę ceramiczną, spiek kwarcowy 1 na 3 metry. I ona powiedzi, że to jest, zobaczcie, to jest metal, a to jest spiek. I jest to kolekcja metali, dostępna w 3 kolorach, czyli mamy kolor właśnie tego metalu, mamy kolor taki rdzwawy i mamy kolor biały. Dodatkowo, ponieważ nie wszyscy klienci są przyzwyczajeni do sprzedawania, czy też nie posiadają z różnych względów wielkoformatowych płyt w swojej ofercie, Sil Ceramic udostępnia dokładnie ten sam produkt w formie płytki normalnej, czyli mamy tutaj płytę 80x80, 1 cm grubości, normalną, zwykłą, tradycyjną płytkę rektyfikowaną. Nie mogę Wam pokazać wielu innych produktów z tego względu, że to była taka prezentacja też nowości, czyli rzeczy, które trafią do katalogu Sil Ceramic w najbliższych dniach. Oprócz kolekcji metali, która jest tą kolekcją naprawdę wyjątkową, to nie jest łatwe uzyskać ten efekt, ja to podkreślam, ponieważ jest to naprawdę bardzo, w tej chwili bardzo ekskluzywny produkt. Można go montować oczywiście na ścianie, na podłodze, tutaj nie ulega nic, że tak powiem, nie ulega, jak gdyby jego parametry techniczne nie odbiegają od tych, co ma na przykład Moore czy Beastone. Natomiast na pewno są znacznie wyższe niż te, które do tej pory miała konkurencja. Statuario już przedstawiałem na targach Cersaie w tym roku, więc te płyty też w tej chwili są już dostępne w katalogu w wersji levigato polerowej i wersji matowej naturalnej oraz oczywiście nasza kolekcja Wood Stripes, która już w tej chwili jest dostępna w 4 kolorach. Czyli tak jak za mną biały, szary, czarny i 3. koloru tutaj w tej chwili nie mam. Z tyłu za mną kolekcja Moore 5. I nie mogę więcej pokazać, tutaj jest troszeczkę więcej też różnych płytek. Natomiast są to rzeczy, które trafią w najbliższej przyszłości do katalogu Sil Ceramic. Przykro mi. Pokażę jeszcze tak. Nowe formy wystawowe, jeżeli chodzi o kolekcję Lightcare. Ten ekspozytor już wielu z Was zna. Natomiast kolejny nowością jest właśnie tego typu Alibro, czyli książkowy, gdzie mamy tutaj już
wystawioną kolekcję i metali. Oczywiście wszystko odpowiednio oznaczone, parametry, formaty itd., itd. Czyli mamy formę takiej książki oraz staram się patrzeć, żeby za bardzo nie zdradzić, co jeszcze tutaj jest. Oraz oczywiście w formie tego typu, czyli płyty metr na metr wstawiane w ekspozytorze i standardowe nasze wystawki. Przejdę dalej. Tutaj też muszę uważać, żeby za dużo nie pokazać. Kolekcja naturali została poszerzona o szerszą płytkę, szerszy format 30 na 120, o ile się nie mylę. Zostało to zaprezentowane 5 minut temu. I moi drodzy, to w zasadzie wszystko. Dziękuję za uwagę. Postaram się w najbliższym czasie zaprezentować lepiej jeszcze te produkty. Tutaj zobaczcie jeszcze, to jest nagrywane telefonem, więc te napisy są odwrotnie. Jest prototyp nowej ekspozycji. Ta ekspozycja to jest taka nasza propozycja dla klientów, którzy chcą przedstawić ten produkt w sposób troszeczkę inny. Jak widzicie, jest to skrzynia i w tej skrzyni mamy jedną płytę, tutaj jeszcze jedną płytę i tutaj oczywiście wersji takiej wsuwanej plus katalogi. Najnowszy katalog Lightcare. Tego katalogu jeszcze w Polsce nikt nie ma. Wkrótce dostaniecie. Ciepło, co widać. No cóż, na zewnątrz, widzicie, tutaj wszystko jest też w magazynie się dzieje. Na zewnątrz 33 stopnie ciepła. Tutaj co prawda jest trochę chłodniej, ale oświetlenie, reflektory i tak dalej, to też robi swoje. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do następnego razu, gdzie postaram się przedstawić Wam taką małe połączenie takie tego, co było na prezentacji. I to wszystko. Dzięki, miłego, na razie, cześć.